chciałam podpytać o kabaret warszawski, bo to mocno kontrowersyjna sztuka poruszająca takie tematy, bardzo newralgicznie bym powiedziała. Co? Wie pani, nie, absurdem jest mówienie o jednym takim wycinku wyjętym z kontekstu. To jest spektakl, który pokazuje, też składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy jakby Berlina i tego, jak rodziła się i rodził się nacjonalizm, nazizm później. Druga część jest zupełnie inna, opowiada o takiej właśnie wykolejonej społeczności, pełnej lęku po tragedii 11 września. Dotyczy też jakby poszukiwania własnej tożsamości seksualnej, prawa do bycia sobą. I to mówię, wyciągnięcie nagle jednej scenki i robienie z tego sensacji nie ma sensu po prostu. To jest też spektakl o tym, że każdy ma prawo znaleźć dla siebie dobrą drogę i że też nie bardzo możemy drugiej osobie coś narzucać. Więc to jest też taka, jest w tym coś jakby przewrotnego, tak? Zwłaszcza, że bohaterka prosi, żeby się nie modlić za nią, bo akurat jest osobą niewierzącą. Więc ta scena ma, że tak powiem, takie szersze znaczenie. To nie jest w ogóle ukierunkowane na jakiś rodzaj czystej prowokacji.